Dzień dobry wszystkim na moim kanale. Witam nowych subskrybentów. Czym dzisiaj będę się zajmował? Bo dawno nie nagrywałem żadnych filmików. Co u mnie się dzieje? W tej chwili muszę troszeczkę ogarnąć tutaj swoją ptaszarnię. Muszę zrobić miejsce na nowe ptaki, które niedługo będę odbierał. Ogólnie totalny bałagan u mnie. Dzisiaj będziemy myli krateczki. Może pokażę, jak ja to robię. Oczywiście nie będę pokazywał od początku do końca, jak to robię, bo za długo by trwało. Ale jak ja u siebie dbam o porządek i czystość, i żeby nie przyszły nieproszone goście. Jak widzimy, niesprzątane dzisiaj było. Tak u mnie to wygląda praktycznie codziennie. Ziarno niewyniesione dla dzikich ptaków. Tu jeszcze z wczorajszego posiłku zostało. Tutaj stężało mi mydło, o którym kiedyś wspominałem, że pryskam na sam koniec klatki. Troszkę zakupów, niepochowane nic. Będę mył za pomocą parownicy. Mam dzisiaj do umycia tylko 3 klatki przeszykować, także używam małej parownicy. Może jak ktoś wytrzyma do końca filmu, pokażę dużą parownicę, jaką używam. Małą z tego względu, że tylko 3 klateczki, jest jej małe pomieszczenie. Duża parownica podnosi wilgotność w tym pomieszczeniu. Dzisiaj do umycia jest jedna klateczka, już bez prątu. Prąty poszły do mycia gdzie indziej. Druga, tutaj trzecia. Ogarnę już całą ptaszarnię, widać po odchodach tutaj. Taki zdrowy. Po czym to poznać? Kał jest suchy, taki ma być. Dlatego stosuję papier. Na papierze bardzo dobrze widać, jakby odchody były luźne, jakby coś się działo nie tak. Od razu będzie wiadomo. Patyki do umycia. Patyki rzepki pozabierane, tylko zostawiłem skrajne, aby ptaki troszkę więcej mi tej polatały, przez to, że siedzą już troszeczkę w podwyższonej temperaturze, zapasają się. O ile tutaj w klatce można jeszcze ukrócić trochę jedzenia i mieć wpływ na to, ile jedzą, to w wolierze ptaszki się zapasają szybciej. Siedzą na karmniku i ciągle jedzą, kurczę. Ale nic, weźmiemy się za porządek. Troszeczkę tutaj ogarniemy. Za chwilę wrócimy. Tutaj mam ocet z wodą. Zwykły ocet, nie jabłkowy. Spryskuję sobie całą klateczkę. Tutaj mi trochę rozmoknie. Następną spryskamy całą. Ocet, wiadomo jak działa. Odkażająco. Grzybobójczo. Zawarty w nim kwas octowy działa nam korzystnie. Bakteriobójczo i odkażająco. Jak się lekko rozmoczy, weźmiemy to, potraktujemy parownicą. Parownica, wiadomo, wysoka temperatura, wszędzie nam dojdzie. Zakamarki, wydmucha to wszystko. Jakby coś tam żyło, to zabijemy to wysoką temperaturą. Bakterie czy wirusy, to wiadomo, jak ocet też korzystny ma wpływ. Od x lat używany.
myjemy dalej. Kladeczki wyczyszczone, ogarnięte. Te trzy były do wymycia. Tutaj mamy mydło szare, o którym już wspominałem, jak mówiłem o nitce i przygotowaniu gniazda. Takie mydło, pół tego mydła zetrę na tarce, rozpuszczę w gorącej wodzie. Naleję wodę do spryskiwacza i takim roztworem spsikuję klatki. Zostawiam to do wyschnięcia. Jeżeli za dużo się trochę naleje, to można przetrzeć, ale bez spłukania. I tak zostawiam do wyschnięcia. Potem przyjdą ptaki. Na pewno nie będzie żadnych pasożytów. Oczywiście parownica nie zastąpi nam szmaty, wiaderka, wody. No niestety musimy sobie troszeczkę pomyć to wszystko. Parownica nie wyczyści nam tak klatki. Tak robię w środku z klatkami. Dlaczego nie używam artapów i takich innych rzeczy? No wiadomo, wszystko kosztuje. Puszka artapu nie starczy na dużo, przy jednej klateczce spokojnie można sobie tak odkażać. W wolierach zewnętrznych stosuję wilkon do mycia wolier, potem karczerem spłukuję, wymyte jest wszystko, dezynfekowane i też nie ma problemu. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o papierze. Tutaj widzimy zaznaczony samczyk. Odłożyłem sobie samczyka, ale nie wiem, jak to się stało. Prawdopodobnie nie jest to samczyk. Tutaj po tym papierze widać, jest za bardzo ściachany. Takie pomyłki się zdarzają. Jak to się stało, nie mam pojęcia. Ale tak jest. Pokazując u mnie dzisiaj na filmiku taki bałagan, chciałbym uświadomić przyszłym hodowcom, że jest to fajna zabawa, ale są to także obowiązki. Trzeba ogarnąć. Niedawno ogarnęłem, już z powrotem łuski są, no ale to nie jest problem. Gruntowne mycie takie przeprowadzam przeważnie raz w tygodniu, a tak codziennie trzeba ogarnąć podłogę, te papiery. I to chyba będzie na tyle z higieny. W mojej hodowli znajdują się dwa nowe nabytki. Samiczka biała, samiec biały.
To są efekty używania ziół. I tak samo na tej ściance lubi się kąpać i będziemy mieli klatki zawrócone. Samczyk tutaj i samiczka zostaną wprowadzone jako para do hodowli. Zobaczymy, jakie wydadzą młode. Jeżeli młode będą się nadawały, jeżeli będą mi się podobać, wprowadzę je do swoich ptaków. Samiczki mam już wstępnie. Powoli rozdzielam. Jedna, druga. Opisujesz sobie numer i numer samca, z którym była w tamtym roku. Jeżeli fajnie dogadywały się, wydały potomstwo, po co zmieniać? Tutaj jest ten samczyk. Napisane, do której klatki ma iść numer samca. Ten samczyk pójdzie do tamtej samiczki. Tutaj kolejne samiczki. Też ponumerowane, z jakim samcem idą. Najpierw wpuszczam samiczki do klatek przed przygotowaniem gniazda i dopuszczeniu do niej samca. Jeżeli będę widział, że samiczka jest rozbudzona, będzie przysiadać na głos samca, wtedy wiadomo, że jest gotowa. Staram się tak, żeby te samiczki poszły mniej więcej w jednym czasie w lęki. Widać, się stresuje samiczka. Czasami tak jest, otwiera dziób. To oznacza stres u tego ptaka. Jeżeli zobaczę, że samiczka ładnie przysiada na drążku, zaczyna skubać ten papier, budować gniazda w karmnikach, wtedy wpuszczam samca i daję gniazdo. Nie czekam, aż samiczka sama zbuduje gniazdo, ale chciałbym, żeby samiec pomagał jej w tym. Na początku to wygląda tak, że potrafią się bić, ganiać po klatce. No wtedy trzeba obserwować, tak, czy nie robią sobie krzywdy. Samiec prawdopodobnie będzie nosił skrawki, które przygotujemy do budowy gniazda. I tym zakomunikuje samicy, że jest gotowy na lęki. Samo podanie gniazda i strzępków do budowy, wpuszczenie samca rozbudza samiczkę. Samca też. Ale musimy wtedy obserwować zachowanie ptaków, czy jest wszystko w porządku. Każdy ptak reaguje inaczej. Czasami się zdarzy tak, że samiczka nie akceptuje samca. Może być to oznaką, że jest słabo przygotowana lub nie jest jeszcze gotowa na lęgi. I wtedy mogą się zadziałać różne rzeczy. Najlepiej wtedy oddzielić samca, rozbudzić jeszcze ptaszki jełkami i wtedy spróbować jeszcze raz. U mnie lęgi się zaczynają koniec lutego, początek marca. Na razie nie podaję innej karmy. Nie rozbudzam na razie karmą ptaki. Tylko na razie u mnie oświetlenie przedłużyłem. W miarę jak coś się będzie działo, to będę nagrywał filmiki. Na tą chwilę to okres przedświąteczny, poświąteczny. Troszkę było ciężko z czasem, ale damy radę. Pamiętajmy, oczywiście zawsze jest coś do ogarnięcia.
Zawsze coś jest do wymycia, zawsze coś jest do ogarnięcia. Potem nie starczy nam czasu. Na tą chwilę dziękuję. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.